Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Narodziny dziecka zawsze są wielką radością, nie tylko dla rodziców, ale dla wszystkich krewnych i znajomych. Cieszymy się z nowego życia. Wiążemy z niemowlęciem nowe nadzieje. Radość jest tym większa, im dłuższe jest oczekiwanie. Elżbieta i Zachariasz, podobnie jak Sara i Abraham, czekali na swojego potomka niemal całe swoje życie. U kresu żywota Bóg spełnia ich największe pragnienie. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice, ale czyni to w ustalonym przez siebie czasie. My jednak często bywamy niecierpliwi, a czasem nawet wątpimy w ich spełnienie i rezygnujemy z wyczekiwania. Imię, jakie otrzymał pierworodny syn Elżbiety i Zachariasza, to Jehochanan. Imię to oznacza, że Bóg jest łaskawy. Święci małżonkowie już do końca swoich dni będą pamiętać, jak wielką łaskę wyświadczył im Bóg. Imię syna będzie im o tym przypominało. Warto pamiętać, że Bóg jest łaskawy. Czy także my zachowujemy w pamięci te wydarzenia w naszym życiu, w których doświadczyliśmy łaskawości Boga? Jan stał się wielkim. Jest po Jezusie i Maryi najbardziej znaną, szanowaną i czczoną osobą. Ku jego czci wybudowano bardzo wiele świątyń, a ze wszystkich imion to właśnie jego jest najbardziej popularnym imieniem męskim. W ten sposób spełniają się słowa Chrystusa: kto chce być pierwszy, niech stanie się ostatnim. Jan Chrzciciel jest najpokorniejszym spośród wszystkich ludzi ziemi, uznając się niegodnym bycia nawet niewolnikiem Mesjasza. Jan był przez całe swoje życie posłuszny Bogu i Jemu całkowicie oddany. Z tej pokory i posłuszeństwa bierze początek wielkość Jana, albowiem Bóg pysznych poniża, a pokornych wywyższa. Cieszmy się dzisiaj w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, poprzednika Pańskiego, że mamy w niebie tak wielkiego patrona, a jednocześnie wstępujmy w jego ślady, ucząc się od Jana, że Bóg jest łaskawy, że w pokornej i oddanej służbie Bożej odnaleźć można prawdziwe szczęście i spełnienie wszystkich pragnień.